Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć troszeczkę o objawieniu świętej Katarzyny ze Sieny, dokładnie o objawieniu o grzechu homoseksualizmu. Czyli święta Katarzyna miała takie objawienie. I teraz święta Katarzyna ze Sieny urodziła się w 1347 roku. Zmarła w 1380 i jest też patronką Europy. Czyli ja przeczytam dokładnie to objawienie, kiedy Bóg jej się objawił i co on jej dokładnie powiedział o tym grzechu homoseksualizmu. Grzech ten jest dla mnie obrzydliwy, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem 5 miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości, która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był mi ten grzech i nie tylko mnie, lecz i samym diabłom, których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów. Nie aby czuli odrazę do złego, ale nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem. I tu mi chodzi konkretnie o to, że człowiek, który idzie tą złą drogą, dokładnie, drogą zła, czyli on jest narażony najbardziej na tą pokusę. Czyli dokładnie tak tu w tym ostatnim zdaniu. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, czyli demon to robi. Lecz gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem. Czyli dokładnie rzuca zatrutą strzałę pożądliwości. Czyli dokładnie mężczyzny do mężczyzny lub kobiety do kobiety. Teraz ja to krótko opisałem, jak to wygląda. Czyli tutaj konkretnie chodzi o odczucia podniec wytwarzanych przez demona, które polegają na zniekształcaniu człowieka w sposób taki, że mężczyzna czuje podniety do mężczyzny, a kobieta czuje do kobiety. No i tutaj też jest takie coś, że temu często też towarzyszą myśli i obrazy różne. Czyli obrazy dokładnie przekształcania tego człowieka, czyli na przykład obrazy mężczyzny, czyli mężczyzna może zobaczyć taki obraz, jak on wygląda jako kobieta. I jeżeli on to zobaczy i jakby w to wejdzie głębiej, to bym nawet powiedział w taki dialog, czyli zacznie mu się to podobać, to do tego momentalnie dochodzą podniety, czyli demon ma taką możliwość wpuszczania podniet, czyli dokładnie to są te zatrute strzały. I wtedy przyjęcie tego jako czegoś swojego właśnie prowadzi do tego, że rzeczywiście mężczyzna, oczywiście pod wpływem demona, to mówię wyraźnie, staje się tą kobietą. I to później się coraz bardziej, coraz dalej posuwa aż do tego, że się zniekształca sam. I tutaj poprzez na przykład operację się zniekształca i dochodzi dosłownie do tego, że staje się karykaturą, czyli czymś, czym dokładnie nie jest, dokładnie kim nie jest. No i teraz demon ma możliwość wytworzyć takie podniety, kiedy jego wybieramy jako swojego pana. Ma możliwość pokazywania obrazów. I tutaj nas, na przykład mężczyzny jako kobiety. To dzieje się w wyobraźni i do tego działa na nas podnietami, którymi nas
oszukuje i tym samym zniekształca. Czyli dokładnie chodzi o to demonowi, żeby zniekształcić człowieka całkowicie, czyli zrobić totalną karykaturę z niego, i tak się dzieje. Czyli to, co Bóg stworzył dobre i czyste, demon zmienia w dziwactwo, karykaturę człowieka, zniekształca go dokładnie. Czyli to słowo mi najbardziej pasuje. Zniekształca. Człowiek posuwa się pod wpływem demona do przerabiania swojego ciała i swojej natury na inną, na tą nieprawdziwą dokładnie, na tą, która tak naprawdę nie istnieje. Jest tylko dziełem uległości demona i zarazem zniszczeniem swojej prawdziwej osobowości. Demon ma swobodne działanie tutaj, ponieważ się ukrywa. I człowiek myśli, że ta zniekształcona natura to jest on sam. Czyli tak to wygląda. I co jest ważne, jeżeli tak się dzieje? Czyli co jest ważne, jeżeli się tego nie chce, po pierwsze? Czyli co jest tutaj ważne? Ja wymieniłem tylko dwa punkty. Czyli przede wszystkim pierwsze to jest wiedza, że to jest demon. Czyli który chce cię zniszczyć dokładnie, chce zniszczyć twoją osobowość, chce ją totalnie zniekształcić. Czyli to jest potrzebne. Czyli rozdzielenie dokładnie tego, że to nie ty jesteś taki, to nie ty tego chcesz, tylko to wszystko są pokusy, to wszystko są myśli, to wszystko są obrazy i do tego towarzyszą temu podniety, czyli to on, czyli dokładnie wróg nasz chce nas po prostu przerobić, chce nas zniszczyć, chce nas po prostu zniekształcić. I drugi punkt, jaki tu wymieniłem, to jest wejście na drogę Kościoła i sakramentów, czyli wybór Boga i chęć uwolnienia się od zła, czyli chęć dokładnie uwolnienia się od tego. Czyli od starego życia w grzechu, od starego życia właśnie na tej grzesznej drodze. I to jest bardzo ważne, żeby wyjść z czegoś takiego. Także króciutko to opisałem, jak to wygląda. Tym się dzielę z Panem.